Kurde, wiem chyba, czego zapomnieliśmy dać. Sol, nie wiem, czy sól jest i nie wiem, czy te dźwiękowe są. Dobra, ja idę od razu Tu z trochę dźwiękowymi. jest. Biorę latarkę. Bo raczej nie kierował. Latarkę. A, nie sprawdziliśmy w sumie, gdzie jest światło, nie? I tu jeden kładę. Do tej mapy w ogóle nie pamiętam, gdzie ona jest. Zroknąć. Fajne czujniki. Odpędź ducha przy użyciu kadzidła, kiedy on goni on gracza. Wykryj obecność ducha za pomocą czujnika ruchu i znajdź dowody zjawisk paranormalnych za pomocą czujnika EMF. Pierwsze co, to ty zobacz, gdzie kurde się ten... A, używa. No i bez tego biegania to jest irytujące. No. Jest na parterze za schodami. Kurde, żadnych schodów jeszcze nie widziałem. Początkowe, przy wejściu praktycznie. Aha. Tu chyba, o. Dobra, latarkę tu wyrzucę, idę po inne rzeczy. Trzeba wszystkie te sole i tak dalej ogarnąć jak najszybciej, nie? Krzyże. Wezmę. No i czujnik dźwięku postawić. Gdzie stawiałeś czujniki dźwięku? Dobra, jeden widzę. Nie wiem, bo lazłem po ciemku. Mogę ci powiedzieć, bo do samochodu po kolejne rzeczy, gdzie są. Daj mi chwilę. Tu gdzie łazisz, cofnij się i drzwi masz z lewej strony. No i tam dojdź do końca tego pomieszczenia i wróg po prawej daj. Tu no. Dobra, i to łapie właściwie cztery pokoje. No coś. No. Dobra, mam jeszcze jeden czujnik dźwięku. Będziesz mi mówił, gdzie mam go postawić. Okej. Może na górę tym razem. No, chyba to. No, w zasadzie to postaw na korytarzu gdzieś na górze, tym razem jak wejdę. Oj, światło zbyt. O, w lewo. Idź prosto, 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 prosto i gdzieś tutaj. Dobra. To jest sam środeczek na górze. Dobra, zostawię stół tutaj na razie. Przez chwilę światło na górze zaczęło migać. A weź zobacz, komu odpowiada jeszcze. Każdemu. Czekaj, czekaj.
wszystko. Kiblu, na górze chyba jest chłodno trochę. Naprzeciwko wschodów od razu jak wejdziesz. Weź termometr z podłogi tam na dole. No czekaj, nawet bo... MF tutaj jest za mnie tam nie trochę. Ma jeszcze, więc musisz mi chwilę dać. O, cicho. Czytnik MF ci... No właśnie chciałem powiedzieć, że zaznaczyło się. Czujnik ruchu jeszcze i odpędź ducha kadzidła. Aha. No dobra. No, trochę tutaj zimno. Czekaj, dopiero wchodzę do mieszkania. Idę do ciebie. A tu. Jeps. Zostawię od razu to. Idę jeszcze z notatnikiem, tak w razie W. Weź wyłącz latarkę. Nic nie widać, chyba musi chociaż raz coś zrobić, nie? O. Na razie nic nie chcę wypowiadać. Dobra. O. Słyszałeś? Tak. Tak, ja może to nie było tutaj. To jest zgasił światło prawie. Ja zgasiłem. A nie. O. Szrajd. Takie tu chyba coś kurwa za. Nie mogę, ale bez sens. Nie, na widoku tam był chłodny. Tam na górze jeszcze zostawiłem jedną taką nieużytą sól. Jeden punkcik, że tak powiem, do zaznaczenia. Więc w razie W coś tam możesz sobie cię patnąć. No dobra, to co? Jedyne co zostało, tak patrzę, czy w ogóle gdzieś słychać coś, ale tak średnio bym powiedział. Zadzwoniłem w tym pokoju, zatem. Siedzę tutaj. Ja idę z kadzidłem zaraz do ciebie. O kurwa, minus 5. Dobra, można do bartory. O. To już trochę jest mniej, nie? Biegasz? Ja na dole jestem. Tam kuźwa krokiego wsi obok siebie. To nie ja. Myśli, że to coś tam jest, tutaj możesz to wziąć. W sensie czujnik ruchu. O, ty, kroki, zobacz. O, no właśnie, weź czujnik ruchu, tam wstaw te drzwi. To będzie kolejne odznaczone. Ja jeszcze obok ciebie jestem z kadzidłem. Więc w razie, bo może mi się uda odpędzić dziada. Tutaj kamera jest tutaj na tej szafce tu. Więc w razie, bo możesz też wziąć i poszperać. Bo ja tu będę miał cały czas raz kadzidło w ręce, żeby w razie był. Straszak. Straszak. Tu stoi, widzisz ją? Czerpię stąd. O, faktycznie. Nagrywam ją. Rapsem jadę. Ej, no to czekaj, to teraz jak... O! Nie, coś tu spadło. To jak kubek, masz kamerę, to właśnie teraz... To teraz sprawdzaj. Może co kubkami. No, to teraz sprawdzaj, czy gdzieś tutaj czekaj, wiesz. Czekaj. O, ja mam MF-a właśnie, jest na... Kij z MF-em i chodzi o kamerę. Zobacz, czy jak teraz się pojawiła, czy... Co to było? MF. Gasiła to? Czy nie ma orbów, nie? Właśnie nie, ale weź zobacz spirit boxem. Ja wiesz co, trzeba na razie kadzidło, bo jak się pojawi, to nie będę miał czasu na przełączanie. Dobra. Na razie nie widzę, możesz zapalić. Dobra. Co ja chciałem? Co to był za dźwięk?
O, na piątkę wskoczyło. Dobra, MF5. To na środku pokoju. Dobra, czekaj, gdzie jest ten spirit? Coś zatykało? Nie, chyba jeszcze. O! Ultrafiolet. O. No to Jean. Dobra. To jeszcze spróbuję z tym, żeby go odpędzić. Czy nie wiem, czy się uda. Z krzyżem. O, to jest tu obok krzyżem. Jeszcze ten krzyż to jest na dole, by trzeba było jeszcze tutaj postawić, nie? W razie było, ale jak stoisz z nim, to... Mam nadzieję, że to działa tak, że nie, że ciebie, tylko wszystkich. No. Ty masz chwilę, bo ty tylko musisz trzymać krzyż. Weź przeczytaj Gina, czy on lubi, jak ktoś jest obok, czy nie? Gin jest duchem terytorialnym, który zaatakuje, gdy poczuje się zagrożony. Wiadomo nam, że może się przemieszczać z ogromną prędkością, wyjątkowa moc. Gin będzie poruszał się szybciej, gdy jego ofiara jest daleko. Słabości, wyłączenie źródła zasilania powstrzyma Gina przed użyciem jego umiejętności. Aha, wyłączenie? Wyłączyć źródło zasilania. Z tym kurde krzyżem nie spierdzielaj stąd. A może po prostu odpalmy jak najwięcej świateł, żeby właśnie się pojawił. O, dobra. Ja teraz korki jebną. Czekaj, tu też powinien jakiś... O, światło waruje. Ale tutaj ten korytarz jest taki ciemny, serio? To ty zamknąłeś drzwi? Tak. Ty, no ile jest korków włączonych? Znaczy tych, świateł. I co się jeszcze dzieje? Górę mam, ale tam chyba się już... Nie, tam. Nic nie włącza. Lep na muchy. O, coś otworzyło. I to na dole może. Może zgaszę na chwilę. O właśnie. Dawaj mi z tym krzyżem tu. Kurde, jak wariuje. Na trójce jest, a pika jak pojebana. No. O, przestało. Kurde, nie wiem, czy będziemy czekać, czy już nie lepiej iść skończyć to. No, idziemy. Wezmę, odpalę tak o... Masz i zjeżdżaj. Dobra, idziemy. Otworzyło. Jest zaznaczone. No, tylko, tak. Tylko kadzidła nie ma zrobionego, ale walić. Czekaj, czy ja mam zaznaczone? Mam, Jean. Jej. I've got some jobs ready for you. A, dowód kości. I zdjęcie. Aj, zapomniałem o tym totalnie.